Ciebie nie oddawaj. Chyba? Nie ma mnie. Nie ma mnie. Jedna, dwie, trzy. O, Kuba, co tu się miku? Nie mogę. Co mam to? I to naprawdę masz tyle. To miałaś tego. Pierwszy znana ruda. Ponieważ chciałbym, żebyśmy jedną rzecz tylko od początku jakby wyjaśnili w tym miejscu. Otóż Marek jest osobą, która ma rzeczywisty wpływ na to, w jakim kształcie ta ustawa trafi do Sejmu. W związku z tym, ponieważ formułowane przez was, przez społeczność stosu ogólnie były zastrzeżenia do tej ustawy, wykorzystajcie ten fakt, że macie tutaj człowieka, który jest gotów tego wysłuchać. Ponieważ wydaje mi się, że to jest jakby główny cel, żeby przekonać Marka co do pewnych waszych na przykład pomysłów, które ta ustawa was robi, ten projekt. Natomiast myślę też, że chcielibyśmy, żebyś ty Marek z kolei powiedział, bo jak przed chwilą wziąłem ten projekt, który u nas chodził, to powiedziałeś, że to jest projekt, pod którym ty na przykład się nie podpisujesz, bo to jest projekt TZM. Więc proponowałbym na początku, żebyś po prostu wprowadził w aktualny stan przygotowań do zmiany ustawy, żebyśmy wiedzieli, na jakim etapie jesteśmy i co ty jako jeden z autorów tej zmiany przewidujesz czy dalej. Ja myślałem, że najpierw spróbuję wysłuchać, żebyśmy spróbowali wysłuchać was. Ja bym chciała, przepraszam, że ci przerwę na początku, usłyszeć twoje zdanie na temat tej ustawy i co jest twoim zdaniem w linii tak. Znaczy ja sobie myślę, że jeśli ja zacznę od tego, no to dyskusja może być właśnie trochę usztywniona, wiesz. Dobra, dyskusję, kto zacznie. I głosowanie. Dobra. Ja nie mam do powiedzenia, natomiast moim zdaniem, jeżeli będziecie mieli fajne argumenty, ja naprawdę nie jestem nastawiony na nie, jestem nastawiony na bardzo spokojne i powiedziałbym pokorne słuchanie, ponieważ bardzo sobie cenię was jako ludzi młodych, którzy myślą sobie, że myślą może mniej sztywno niż ja. I ja z reguły byłem człowiekiem, który lubił zmieniać poglądy wtedy, kiedy trzeba było je zmieniać. Nie chciałbym się reklamować, ale... Nie Mielec połysałeś, mielec połysałeś, tutaj takie to bardzo ładnie. Słuchaj, znaczy te socjotechniki. Pierwsze pytanie do ciebie ode mnie, mam nadzieję. Jak uważasz, jakie korzyści może przynieść państwu prohibicja? Prohibicja narkotykowa w tym momencie. Czyli prohibicja, która obejmie nie tylko na przykład heroinę i amfetaminę, ale która obejmie na przykład haszysz i marihuanę również. Jakie korzyści może przynieść państwu ta prohibicja? Znaczy ja myślę sobie ogólnie, że prohibicja, jeśli byśmy rozpatrywali prohibicję z punktu widzenia na przykład tego, co dotychczas wiemy o prohibicji na przykład alkoholowej, no to wiadomo z literatury, z przekazów, z filmów i tak dalej, że ona poniosła pełne fiasko i prohibicja jakby wzmaga potrzebę picia i nawet wzmacnia u ludzi taką wyobraźnię, że może by warto było właśnie na przekór coś spróbować zrobić. Natomiast ja nie sądzę, żeby należało tworzyć analogii między prohibicją alkoholową, między tą formą prohibicji, którą my tutaj proponujemy. Otóż z naszych wieloletnich doświadczeń, nie tylko polskich, ale międzynarodowych, przynajmniej z kontaktów mojej czy Danki, wynika, że wszelkiego typu narkotyki nie lubimy, nie jesteśmy ze szkoły rozdzielania narkotyków na twarde i miękkie, że wszystkiego typu narkotyki są jakby pewnymi wrotami, pewnymi jakby otworami, przez które mogą wchodzić później następne. Innymi słowy, człowiek, który zaczyna cokolwiek używać, od niewinnego skręta począwszy, a na przykład, no nie wiem, na amfetaminie skończy się człowiek, który zaczyna się w to bawić. W bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, chcąc sobie poszerzyć świadomość, jak to się ładnie mówi, staje się podatny i staje się dużo bardziej podatniejszy na próbę kontynuowania tego potem w szeregu coraz to twardszych narkotyków. I istnieje duża grupa osób, która nie poprzestaje jedynie na poszerzaniu tej świadomości i jakby korzystaniu z tego, że paląc, inspiruje ich to do pewnych działań,
fascynuje ich, tworzy. No już nie będę was, nie będę wam mówił, co tworzy. Wy to wiecie może lepiej, bo pewnie, no nie wiem, gustujecie w tych sprawach. Czy masz przykład statystyczny jakiś? Jeśli nie mam przykładów statystycznych takich. Jeszcze nie doszliśmy w komisji do takich spraw, że trzeba by przygotować to na tyle, żeby statystycznie do tego podchodzić. No to wiesz, bo tu wiesz, o co chodzi, Marek. Historia SOS-u na przykład pokazuje, przeszło przez SOS mnóstwo ludzi, którzy kiedyś palili naprawdę dużo, a którzy dziś są świetnymi ludźmi. W ogóle wolnymi od uzależnień. Tak. Mówię to w pełni świadomie, bo ja już znam tych ludzi. Oczywiście. Jak mówisz, że jest zagrożenie, znaczy słyszałem wieczorem, którzy palą marihuanę i potem wchodzą w ostre drogi. I wiem, że tacy ludzie są, to nie mam wyobrażenia, jak to jest na pewno. Jest żoło, nie? Że są ludzie, którzy nic nie biorą. Ja nie umiałbym tego podać danych, natomiast jeżeli mówicie o bardzo pozytywnych przykładach, że właśnie ludzie, którzy zaczynają SOS paląc, w pewnym momencie właśnie przestają palić, są bardzo interesującymi ludźmi, którzy potem nie mają do czynienia z tym, to jest to fajna sprawa i mi się wydaje, że to jest to jakiś wyciąg rzeczywistości na to może i nie byłoby to jakimś narzędziem, które na chama jest wciśnięte społeczeństwu, jest maszynką do mielenia ludzi. Ja myślę sobie, że demagogią jest myślenie, że jeżeli ktoś weź przypala jointa, to będzie wsadzany do więzienia. No to na biuro ma ta ustawa taka. Ustawa ma tylko ewentualnie złapać tąże grupę osób beznadziejnie jakby chorych. I wpakować ich do więzienia. Nie, zamienić im absolutnie. Natomiast do więzienia tylko i wyłącznie z kurwy synów mafiozo, tych wszystkich. No tak, ale co się dzieje z narkomanem, który się nie chce leczyć? Który został wbrył. Już ci mówię. On się nie chce leczyć. I to idzie do więzienia z takim kurwy synem mafiozo do jednej celi, tak? Słuchaj, dotychczas jest to tak na przykład, że narkoman, który ten idzie rzeczywiście do więzienia, są dwa oddziały specjalne dla narkomanów, jest próba pomocy im. No słuchaj, lepiej jest w moim pojęciu często niestety siedzieć takiemu człowiekowi, byłeś w przytulisku moim, no przyjdź stary, proszę cię, przyjdź kiedyś na pół godziny dyżuru o godzinie 20. No oczy ci się otworzą stary, jak zobaczysz wspaniałych młodych ludzi, przystojnych, ładne dziewczyny, ładnych chłopaków, leżących i umierających. O policji to nie mówiłem. Ja mówiłem, że z nami współdziała w tej komisji policja na szczeblu Komendy Głównej i Komendy Stołecznej. Są to ludzie, którzy mają wieloletnie doświadczenie antynarkotyczne. Tak. No to fakt. Jest tam pani Ostrowska, prawda, Zofia, są tam ci ludzie, którzy, ale powiem wam, że oni nie wsławili się nigdy biciem narkomanów, czy przypalaniem ich, tak. To nie oni nie mówili przypalić. Ale oni nie mówili przypalić. Na zasadzie też aprobacy wychodzicie, czy idziecie przypalić? Jak wyjdziesz to ci? Dlaczego? Może to przyjdzie robić, kochani. Ja chcę właśnie jeszcze możecie. Natomiast chcę powiedzieć, że jakby ta policja powiedziała, że ona gwarantuje jakby takie zorganizowanie się i środków, żeby właśnie nie przegiąć pały. Ty to wierzysz? Słuchaj, ja muszę pewnie. Ale to muszę zabronić złamać to słowo. Ja proponuję zadać. Jest to trzy osoby proszą głos. Każdy ma interpretację tego prawa, ma prawo opowiadania, ale Andrzej, przepraszam. Swoje powiedziałem. Paweł, są Torek. Nie, Paweł przed tobą. Mówiłeś o godności leczenia przymusowego. Moim zdaniem nie ma mowy o godności, kiedy jest przymus, kiedy mam do wyboru iść do kicia albo iść na oddech. Moją decyzją jest to, czy idę na oddech, czy nie. Wtedy, kiedy uznam to za stosowne. Druga sprawa. Chcesz nam narzucić sposoby rozszerzania swojej świadomości, mówisz o patrzeniu w chmury. Mam prawo wybrać tą drogę, jaką uważam za słuszną. I nikt mi nie ma prawa bez względu na wszystko tego ograniczać. Trzecia sprawa to jest drobnostka w ustawie. Kiedy mówiłeś coś o tym, że mam kilka jointów w kieszeni i może mnie policjant złapać, wlepić mi mandat, porozmawiać ze mną po ojcowsku i z udziałem różnych śmiesznych ludzi. Myślę, że to, kiedy nie jest niebezpieczne, to jest tylko wyłącznie moja prywatna sprawa. I takie rzeczy powinny się dziać w momencie, kiedy ilość wskazuje na sprzedaż.
kochany, jak ty tą koncepcję jakby zrobisz? Co, pół kilo to jest sprzedaż? Czy 20 deko? To nie jest moja sprawa. Właśnie, to nie jest również moja, to jest uszczelnić się wszelką uliczkę. I myśmy myśleli o tej kiedyś uliczce, ale to byłoby śmieszne właśnie tworzyć gramy tutaj w tej ustawie, że 2 gramy bracie tego, to będzie, to jest to, a 1,5 to nie. I facet mówi, co ty mnie tu ojciec mówisz, że ja mam 1,5 grama, pokaż mi tą wagę. Jest, to tak nie można. Tak nie można do tego podchodzić. A ty masz oczywiście rację, masz pełne prawo wybierać to, co chcesz. Tylko masz również pełne prawo odpowiadać za to, co robisz. Jeżeli istnieje jakieś demokratyczne państwo i w tym państwie się zrobi się jakieś prawo, to ty masz prawo pieprzyć te prawo, ale będziesz za to odpowiadał. I to jest też twoje prawo. Ja mogę ci podać rękę za to, że ty chrzanisz to prawo, bo to jest twoja odwaga cywilna. A są tacy, którzy tego nie będą robić. I zobaczymy, jaki będzie wybór. Tak naprawdę. Prawo nie prawo zawsze coś musi wyrażać. Przepraszam, jeszcze chciałem Ciebie spytać, czy dziecko ma prawo wkładać nożyczki do kontaktu, czy nie? Dziecko nie. No, ale ja tak. No dobrze, ale no, to jest pierwsza rzecz, to znaczy to, co powiedziałem, to powiedziałem i tyle, dlatego że jest wielu ludzi, którzy nie przestają być dziećmi tylko dlatego, że dostali tego dosyć. Ale to już mniejsze, ja chciałem to tej sprawie sądzę, kto jest dzieckiem, a kto nie. Jesteś pewien, że nie jest. Każdy ma prawo rozsądzać i nikt według sądu. Ale to ty powiedziałeś, że dziecku nie wolno, a tobie wolno, więc to wiesz. Ja po prostu powiedziałem. Dziecko to jest. Takie pytanie do Marka, ponieważ prawdę mówiąc istnieje różnica, i to chyba nie zaprzeczysz, między właśnie tymi drogami ciężkimi i lekkimi, to znaczy na przykład między marihuaną a powiedzmy heroiną czy kompotem. Ta różnica jest bezsprzeczna. Na przykład, nie wiem, ja prawdę mówiąc swego czasu paliłem marihuanę, nie wiem, tak, przez 2 lata. Z tego czasu mi bardzo smakowało, potem jakoś przeszło. Prawdę mówiąc, zupełnie nie interesowały mnie te drogi ciężkie i jakoś się kompletnie za to nie wziąłem. I znam takich przykładów bardzo wiele, bo ty mówiłeś, że powiedzmy, nie wiem, że często się zdarza, że ludzie, którzy zaczynają palić trawę, potem się przerzucają na ciężkie drogi. Ale na przykład, gdyby zrobić statystykę, to myślę, że więcej ludzi, którzy pali papierosy, sięga po ciężkie drogi, niż tacy, którzy nie palą, sięgają po ciężkie drogi. Także na dobrą sprawę papierosy to jest też coś, co może spowodować, znaczy ja jakby twoim rozumowaniem się posługuję, że trawa jakby skłania do tego. Ale chodzi mi o to, że jednak taka różnica jest i teraz myślę, że powinna być jakaś, jeżeli powiedzmy jakaś, wiadomo, że jakaś ustawa będzie, niezależnie od tego, znaczy to co wy tutaj mówicie, że absolutna wolność to jest bardzo pięknie, tylko że jakby realizuję film, chodzę do tego, że taka ustawa będzie jakaś ustawa, prawda, ograniczająca to. Tylko myślę, że jeżeli taka różnica jest, to taka ustawa taką różnicę w jakiejś formie powinna jakby zaakceptować, dlatego że jest różnica między człowiekiem, złapie się człowieka, który ma powiedzmy, nie wiem, jointa albo pali jointa, a złapie się człowieka, który ma, nie wiem, 10 kilo, prawda? I jest ta różnica, kochany. Straszna różnica. Nigdy w życiu wy za jointa nie będziecie odpowiadać. Będziecie, mówię wam, będą rozmowy, może ze mną. Ale to nie jest ustalone w ustawie. Czy to jest to ustawie sformułowane? Znaczy sformułowana różnica między na przykład faszyzmem i marihuaną, a propozycją? Czy tam jest to zabawne? To jest ważne pytanie, proszę państwa. Ustawa jest pewnym aktem prawnym, bo te ustawy są zawsze tak zwane akty wykonawcze i tak zwane, rozumiecie, podpunkty, które precyzują i powodują, w jaki sposób taką ustawę się później robi w praktyce. I każdy taki punkt ma swoje podpunkty, które precyzują to, co z człowiekiem się na przykład robi w tym zakresie. Ale w tych podpunktach jest zawarta. Tak, trzeba zaręczyć wam, że nie grozi wam tutaj jednostkowe bezpieczeństwo. Ja mam wrażenie, że wy w gruncie rzeczy przyszliście między innymi na spotkanie po to, żeby zadbać o swój własny jednostkowy interes. Natomiast ja próbuję zadbać o interes,
o interes jakby sporego ogółu. I tu się trochę różnimy. Sporego? Sporego, dosyć sporego, rozumiem? Sporego ogółu ludzi, którym nikt nie chce pomagać, którym niewielu chce pomagać i którym i tak dalej. A więc pomożemy im na siłę, przeprowadzimy staruszkę przez jeden, niezależnie od tego, czy chce, czy nie. Tomek ma głos. Nie przełaź. Darka, Kuba i ja. Mareczko, słuchaj, ja postaram się właśnie dobrać głos o interes ogółu, skoro tak ci o to chodzi. Słuchaj, po pierwsze, wam parzysz, po pierwsze, na całym cywilnym świecie, między innymi u nas, bardzo potrzebną rzeczą, jest taka tendencja w stanowieniu prawa do odchodzenia od, znaczy do tak zwanego, to się brzydko nazywa polsku, odpenalizowania życia społecznego. To jest taka realna tendencja. W związku z tym wprowadzenie każdej kolejnej ustawy, która przewiduje sankcje karne z pójściem w stronę drzew, a nie w stronę świetlanej przyszłości. To raz. Po drugie, ja rozumiem, że nasze ustawy dotyczące tych problemów były o tyle niedziałające, że one były tworzone w pewnych zupełnie innych warunkach i sytuacji, w której ludzie jakby nie zdawali sobie sprawy z niejakich problemów. Te problemy teraz się pojawiły i istotnie istnieje potrzeba regulacji ustawowej tych historii. Ja na przykład osobiście jestem przeciwnikiem jakiegoś pełnego dozwolenia, jeżeli chodzi o narkotyki. Również jestem przeciwnikiem tego dzielenia na miękkie, twarde, z tych akcji, o których mówiłeś. I również jestem zwolennikiem bardzo ciężkich sankcji dla ludzi, którzy tę całą imprezę nakręcają, czyli właśnie dla tych największych mafiozów, dla tych handlarzy i tak dalej. Natomiast musisz sobie zdawać jako osoba odpowiedzialna w jakiś sposób za tą ustawę, z jednej rzeczy, że wbrew temu, co mówiłeś, mimo że to miałem być polityki, to co ty, jakby musimy sobie zdawać sprawę z tego, w jakim społeczeństwie zapracuje ta ustawa. I tutaj doświadczenie amerykańskie jest moim zdaniem bardzo, bardzo fajne i pokazuje nam pewne historie. Kiedy zakaz oficjalny, funkcjonujący w USA, palenia trawy wykorzystano w 1969-1970 roku do rozpiśnienia kompletnego całego tego nowego politycznego ruchu, który powstawał, to był klasyczny przykład tego, w jaki sposób może taka ustawa funkcjonować. Teraz masz społeczeństwo polskie, w którym, jeżeli dotyczy to osób tak zwanych publicznych, no właściwie u nas nie ma co ryzykować, nawet będąc taką osobą publiczną, posiadania jakiejś kochanki jednej w ciągu roku, dlatego że właściwie wiadomo, że to sprawa spada. Teraz, jeżeli istnieje sytuacja, w której chwilowo, mam nadzieję, że chwilowo, ale to nie mamy deklaracji jak chwilowo, w tym kraju pewne siły dość represywne mają coraz więcej do powiedzenia, to automatycznie ilość ludzi niewygodnych wzrasta im w postępie logarytmicznym. Przecież sposób eliminowania tych ludzi tylko przez więzienie, bo rzeczywiście nie wsadzą mnie za jednego rzęda w kieszeni. Ale poprzez kompromitowanie, poprzez nakręcanie tego, że na przykład zrobi się skrętkę taką z delikwentem X, który na przykład był kandydatem jakiejś tam partii, która się nie podoba władzom i na coś nakłada drugą skrętkę facta, który właśnie umierał czyli przy blisku, to fakt już jest załatwiony i już jakby nie ma o czym mówić. I w ten sposób nakręcasz pewien mechanizm, który powoduje, że ta ustawa, która wychodzi z racjonalnych przesłanek, staje się potwornie niebezpiecznym narzędziem w tym kraju, który ma właśnie tak, a nie inaczej ustawione pewne poglądy, ma tak, a nie inaczej zupełnie zakłócone rozwiązanie tego problemu. Zgadzam się absolutnie z tym. I to jest oczywiście, spędzali się w słowie, to jest przerażająca. A słuchaj, no powiedziałeś o rzeczywistości taką, jaka ona jest. My możemy jedynie próbować tą rzeczywistość zmieniać, żeby ten nasz kraj i te nasze partii i nasza świadomość się zmieniała. Ale sorry, to są drdy małe, słuchaj. No wiem, masz ale... Amerykę, która ma 200 lat tradycji demokratycznej, tradycji państwa prawa, tu. No to wiadomo, się bardzo nie da. Wiadomo o tym, no my mamy krótszą. 3 lata mamy niecałe, no podobno. I wiesz, że tam również działalność tego rodzaju ustaw też dochodzi do tego, o czym mówił Michał, że ci naprawdę faceci, którzy to wszystko trzymają w ręku, to są senatorowie, są ludzie, których żadne ustawy nie ruszy. I nadzieję na to, że Polska będzie tym jedynym krajem z kolei, które może nie da się dać przykładu za Polską, czy dać przykład Europie z walką z narkotykami, to jest kolejne zbudzenie, które jest potwornie dla tego społeczeństwa niebezpieczne, właśnie dla tego ogółu. I ja nie mówię, żebyś jakby zmieniał zupełnie swoją optykę i odchodził od tej takiej opcji dość represywnej, bo powiedzmy sobie, to jest represywność. Natomiast zdecydowanie pełna świadomość tego, jakie to jest niebezpieczeństwo i uświadamianie tych twoich koleżów, przed którymi tak na to jakby, znaczy mówię, że takich się nie bali. Słuchaj, ja ich się potwornie boję. Jeżeli widzę faceta w tym nowym garniturze jakimś tam, który siedzi w telewizji i wiesz, ten ja to się z niego tak sądzę, że ja nie wiem, czy tak się sądzi, to pełna świadomość ludzi, którzy pracują tą ustawą cały czas na pewno jest obecna. Tak.
Słuchajcie, ja pracuję od 10 lat w punkcie konsultacyjnym, bo nawet tam się dam pewnie tak. I od początku cały czas myślę o tej ustawie, jestem. I raczej tu przyszłam, żeby spróbować od was dostać jakąkolwiek odpowiedź. Znaczy, strasznie fajnie jest krytykować, strasznie, każdą rzecz, która jest. Jest to najprostsza sprawa. Ale w momencie, kiedy się próbuje wymyśleć coś, podjąć jakieś decyzje, jest cholerny. I teraz, jeżeli zaczynałam 10 lat temu, to scena wyglądała mniej więcej tak, że byli ludzie, brali narkotyki, do tego wszystkiego większość produkowała albo kupowała u kupli. To było tak dość dobrze rozłożone po sąsiedzku wszystko. O mafii nie mówił nikt, o AIDS-ie nie mówił nikt, o przestępstwach z żadnych, łam do apteki może. I w tym okresie właściwie dla każdego było wyjście. Znaczy, jeżeli wierzymy w leczenie, a mnie proszę pani nie wierzyła w leczenie, to właściwie każdy prędzej czy później może się odbyć. Sytuacja jest w porządku. Możesz brać, chcesz przestać, jest pomoc. Natomiast w tej chwili o tyle się ta scena zmieniła, że może wystarczy, że wam powiem, nie chcę straszyć was mafią, ale był facet z Departamentu Stanu USA, który po Kolumbii przerzucił się na nas i na Związek Radziecki do obserwowania mafii, zajmującej się narkotykami, praniem brudnych pieniędzy i tak dalej. Czyli to nie jest tylko nasze przekonanie, że na pewno gdzieś nam tam rośnie czy szumi, ale faktycznie tak jest. Czy był u siebie poszukiwany? U siebie to akurat on jest od zagranicy. To jest dawka dzienna osób, o których my mówimy. Tych waszych kumpli, którzy gdzieś tam są znacznie dalej z tej drogi. Dla tych ludzi, których wy macie, trzeba wprowadzić w Polsce metadon. To oni się nie przyda. Mają facetów właśnie, którzy zarabiają te swoje pary dla. A będzie ustawa, to będą szanse? No nie wiem. Ja nie mam, wiesz, prerogatyw boskich, żeby znać wszystkie odpowiedzi, bo przyszłam się. Ale szanse, pamiętasz co mówił policjant, wtedy policjant, jak byliśmy na zebraniu, on mówił, że oni wchodzą na przykład w lokale, gdzie trafiają na produkcję kompotu, ale nie są w stanie, prokuratura nie wydaje nakazu aresztowania, ponieważ oni mówią, że robią to dla siebie. A nie ma narkomana, który jakby podkabluje własnego dostawcę. I w związku z tym się koło zamyka i oni są bezradni. To jest rzeczywiście jakiś model, w tej ustawie musi być danie policji sposobu na załatwianie chociażby producentów. Bo oni mają mniej więcej wiadomo, gdzie to się dzieje, mają ponamierzane, wiesz, można za nimi po tych lokalach latać. Bo ja chcę jeszcze korzystając z tego, że jestem powiedzieć o Niemcach. Słuchajcie, bo przecież Marek, my mamy obok kraju, w którym taka ustawa, bardzo ostra, funkcjonuje. Ale oni odchodzą. I teraz tak, ja na przykład byłem kilkakrotnie w Niemczech, o czym wam zresztą opowiadałem, i muszę powiedzieć, tu Michał z tobą się nie zgadzam, że rzeczywiście jest pewien godny sposób tego leczenia się tam, w momencie, kiedy stajesz pod ścianą, bo liczmy o tak, albo ośrodek, albo więzienie. Więzienia są tam dość przyzwoite, na przykład kurewsko-izolacyjne. Ja byłem w takim nowoczesnym więzieniu, gdzie każdy siedzi sam w małej celce. I to jest wszystko, wiesz, straszne. W oczach widać u nich ten. I z drugiej strony widziałem kilka ośrodków leczących tych ludzi, którzy w zasadzie cały ten przymus później zamienia się w to, że prowadzący facet ośrodek ma papier w biurku, że jak tamten koleś zupełnie odpadnie po różnych próbach nawiązania tych kontaktów, to wtedy on musi zgłosić to policji. Natomiast to nie jest tak, że ten facet jest gdzieś zamknięty, jest zupełnie widzony. On gdzieś funkcjonuje, ale jest na niego hak. Chłopie, jak zerwiesz kontakty z nami, którzy cię leczymy, to pamiętaj, że wisi nad tobą papier w prokuraturze, że idziesz do pierwszej. Tylko, Marek, mi się wydaje, że ta logika, którą ty stosujesz, zaraz czy na co liczysz, ma to nie jest do końca takie proste, bo to myślę tak, jeżeli wprowadzimy bardziej represyjną ustawę, to pozwoli nam tę grupę, jak powiedziałeś, 70-100 tysięcy ludzi, przymusowo wrzucić w pewien sposób leczenie. Ja tu nie widzę takiej prostej korelacji między tym policjantem, który będzie zaczepiał dzieciaka na ulicy i sprawdzał mu kieszenie, a dobieraniem się do tamtych ludzi. Przecież to jedno i drugie może być... Właśnie tu mi przerwałeś w tym momencie. Znaczy, w starej ustawie jest jedno jedyne słowo dające szansę policji. Znacznej ilości środków uzależniających. Znacznej. Tak? Znacznej. I to, co myśmy próbowali zrobić, to rozpisywać na przykład. Chcieliśmy dostawić dawkę dzienną. Tak, żeby to jadło. I czyli jakakolwiek ilość i jednocześnie cała kara jest do, z poszczególnymi stopniami, od drobnej grzywny, powiedzmy do 2 lat maksymalnie. I teraz się wchodzi na trawę, ponieważ zawsze, jeżeli jeden narkotyk jest represjonowany, wszystko idzie na drugi. A ja sama osobiście.
osobiście działa. Ja piję po to, żeby leczyć narkomanów, no. Ja, to znaczy, ja ci mówię cały czas, próbuję ci powiedzieć o faktach. I wiesz, zapoznając z tymi, które ja znam, chciałam się od was po prostu dowiedzieć, co proponujecie. Nic nie proponuję. Ja ci mogę coś powiedzieć. Nasi goście tu też chcieli zabrać głos, przepraszam. Ja mam do ciebie jedno drobne pytanie. Czy jest sens tworzyć nowe przepisy prawne, represyjne, w momencie, kiedy istnieje już jeden, który nie jest wykorzystany? Istnieje w kodeksie karnym artykuł, który mówi o karalności bodajże w około 10 lat więzienia, czyli jeszcze większe niż wy proponujecie, za działanie na szkodę zdrowia fizycznego bądź psychicznego drugiej osoby. Przepraszam cię bardzo, handel narkotykami jest rzeczą, którą spokojnie, bez żadnego naciągania prawnego, można do tego zakwalifikować. Jeżeli nawet ja, laik, jestem w stanie to zrobić, to dla adwokata z wykształceniem jest to, no, zero problemu. To jest tak między bułka z masełkiem. Nie, tym... jeden mówi, że kupował, a drugi mówi, że nie sprzedawał. I nie masz do tego świadka. Dobrze, ale jesteś taki. Dobrze, ale w tym momencie, słuchaj, jeżeli wprowadzisz ten, to jest tak nic, to ci nie gwarantuję. Bo w tym momencie jest sytuacja taka, że ty nie możesz nic zrobić, że policjant nie może nic zrobić, a wie, gdzie to jest. W momencie wprowadzenia ustawy sytuacja się odwróci. On będzie mógł zrobić, ale nie będzie wiedział, gdzie. Więc właśnie jest to, wiesz, przelewanie jest takie absurdalne. No tutaj zamienianie jest. To są pewne powiedzenia, to co mówi Darka. Zastanówmy się, co jest, jak można sobie z tym dać radę. No, trzeba ratować tych ludzi, którzy rzeczywiście mówią, że Marka zaproszenie, a niektórych z was jest cenne. Kto będzie w pobliżu Benedów, niech tam wejdzie i zobaczy, co się tam dzieje. Zobaczenie raz w życiu tych ludzi, którzy tam po prostu umierają w strasznych warunkach, zresztą, że raz tam... Co? Nie trzeba iść na bajzę, bo raczej, czy nie trzeba iść na szpilka, bo na górze się przejść po bajzę. I to jest ten sam. Nie, ale to troszkę to inaczej. No, natomiast pytanie jest, wiesz, na przykład sprawa taka Amsterna, o której ty mówiłaś, to jest pewne specyficzne i to jest nakręcona wokół tego, co podejrzewam, turystyczna matynia, bo on ściąga z całego świata. Ja też, będąc w Niemczech, zawsze taki właśnie inspektor policji mówił, że oni w Niemczech to by dawno załatwili sprawę tych narkotyków, ale mają ten Amsterdam pod bokiem i ten haszyk do nich wjeżdża. I rzeczywiście jest coś na przykład takiego, że w Berlinie możesz znacznie łatwiej dostać, dojść do haszyszu niż tu w Warszawie. Jeszcze. Ale za chwilę oczywiście to przejdzie przez te granice, które przestały być tak mocno kontrolowane i on będzie chodził jakby wśród pewnych grup ludności, tak nazwijmy, prawda? I teraz jest pytanie, Marek, o to, żeby tą ustawę robić, te przepisy wykonawcze, uwzględnić ilość energii, która pójdzie w ściganie właśnie tego tutaj sektora, drobnych, tak jakbyś niedzielnych palaczy marihuany, a w zwalczanie autentycznej mafii i produkcji kompotów w tym kraju. Bo oni, i to co mówi ja jeszcze do Tomka, pamiętasz, po tobie facet ci wyrwał nasz były uczeń, zresztą Faust, mikrofon, który rzucił taki tekst, ja się powiedziałem jak w Paryżu w 68. Który powiedział, ludzie, nie wierzcie mu, krok po kroku zabierają nam każdy po kolei naszą wolność. Ustawa o aborcji, ustawa o tej pornografii, cenzura obyczajowa, rozwody, przyjdzie czas na trawkę. To jest rozkradanie naszej jakby wolności, poczucia tego, że chcemy być tu w tym kraju. Marek, ale twoja analiza... Nie masz robić tego, no, nie chodzi o to, jest prawo. Twoja analiza w tym momencie jest wolna, dlatego że... Przepraszam, bo jeżeli ty, wiesz, proponujesz naszym dzieciakom, żeby to weszły i daj Boże, żeby one weszły, a wiesz, jak funkcjonuje w tej chwili system stanowienia prawa w tym kraju, że w sprawach mniej kontrowersyjnych, powiedzmy, jak na przykład aborcja, nie dopuszcza się w ogóle żadnych głosów jakby ze mną, wiesz, to pełen oszołomizm, wiesz, idący na full, to ty w tej chwili, uważasz, że co? Że ktoś będzie z nimi rozmawiał poważnie w sensie, Marek, no nie, nie wierzę, po prostu nie wierzę. Ale niech spróbują. Ale nie, ale po co próbować? Mi nie szkodzi. Wiesz, może mnie dopiero rozmawiali, nie wstali. O chodzi antyaborcyjnym, który szedł przed nowy świat, bo ja byłem. Ja też byłem. No i wtedy, to 10 osób było. Bo wiecie, no jakby trzeba za tym wszystkim, no trzeba walczyć, trzeba, ja też mnie ogarnia zniechęcenie, ogarnia mnie rozpacz i ja widzę, co się dzieje, ale po prostu no jakby trzeba walczyć z czymś takim, żeby jeżeli będzie mieć te narzędzie, żeby właśnie
jacyś tam towarzyszy z jakiegoś tam ZHN-u czy z innej partii, ja się w ogóle na nic w ogóle nie chciałem mówić w ogóle wszystkim. Ale ja mam ostatnio silną broń. I miejmy taką drobną świadomość, że w żadnym prawie, znaczy nie, bo przynajmniej prawie żadnym prawie na świecie, przeciętny człowiek nie może przy sobie bez zdolności albo zezwolenia jakiegoś, albo pewnego uzasadnienia nosić przy sobie czegokolwiek, co miałoby tak silne, byłoby silną trucizną. Ale nie ma co oszukiwać, niewiele trzeba przegiąć z kompotem, żeby była to trucizna. Teraz jest to coś takiego jak broń maszynowa, dosłownie, znaczy nie może przesadziłam, ale karabin. Czymś ręce, czy nóż. No wiadomo, że... Ja bym ci zwrócił na jest to taka sprawa, że w tym momencie jest to koszmarna broń. I to jest nie tylko, i to jest podwójna broń, ponieważ nie tylko ona może być wykorzystana na takim celach, no absolutnie dziwacznych, no nie? Znaczy może po prostu pozbawienie świadomego, pozbawienie życia. To jest jakby jedna rzecz. Ale druga rzeczywistość jest tego, że masa ludzi zupełnie nieświadomych tego zostaje, znaczy jest zagrożona jak gdyby wpływem narkotyków. I to znaczy właśnie to, co dzieci na przykład, młodzież teraz namawiana do tego, żeby brała. Kiedy ona nie ma zielonego pojęcia, jest zakłamywane to, co jest mówione w prasach czy w telewizji, że jest to niebezpieczne i tak dalej. Bo tutaj podchodzi i mówi, że słuchaj koleś, to jest takie fajne i tak dalej. I to w tym momencie też nie jest zakłamywane, każdy chce, może wiedzieć. Każdy, kto chce, może przeczytać dowolną gazetę i w każdej gazecie się robi, o tym też szkoda. Lucyna prosiła się o głos. Lucyna i Paweł. Sala Kłamanców, to są miasteczka ludzi odrzuconych przez społeczeństwo. Grudków. No powiedzmy. Ja może tam mógłbym i tam grać, ale... Pieniądze w sytuacji takiej sprawy by się musiały znaleźć. Pytanie. Rozumiem. A drugie pytanie jakby dotyczy takiej sfery bardziej wewnątrz świata narkomańskiego. Którzy by w sposób absolutnie profesjonalny rozbijali między innymi gang na przykład amfetaminowy. Powiedzieli, że cię zabiją. Tak, powiedzieli, ale to nie oznacza, że ja nie będę tego robił. Nie, zabiję go nie. Zalewnika Powca, który jest wreszcie... Wiedziała od drugiego roku życia wszystko o narkotykach i uczestniczyła we wszystkich możliwych narkomańskich zjazdach, zlotach i tak dalej. Nie pali nawet papierosów, a chce pomagać narkomanom. W moim pojęciu jest to dowód na to, że można mieć pełną wiedzę na te tematy i jakby się nie złapywać. W moim pojęciu, moi drodzy, czy to jest czytałem to. Tak, czytałem. Czy to jest dopuszczalne?